Siemanko, dzisiaj kurwa muszę siedzieć po turecku, bo ten stół jest taki troszeczkę niewyjściowy, tak szczerze to jest stolik pod telewizor. Nieważne. Od kiedy byłem dzieciakiem pamiętam, gówniarzem, czytałem Hyperreal forum i tam sobie pisali o różnych specyfikach i wtedy natrafiłem na absynt. Poczytałem trochę i zawsze chciałem się tego napić, ale jakoś nigdy nie było okazji, a teraz akurat mam buteleczkę. I pierwsze co? Historia absyntu, to jak chcecie, to wejdźcie sobie na wiki, bo nie chcę mi się tego całego tutaj pieprzyć o tym wszystkim. Po prostu to ten trunek został zbanowany, ponieważ zawierał, jak to się nazywało, taki wyciąg z piona, który dawał nam halucynacje. I zapomniałem, jak to się nazywało, a jeszcze przed chwilą wiedziałem. I w tamtych czasach, kiedy oryginalny absynt posiadał ten składnik, tego składnika było 135 gramów chyba, czy coś takiego. Teraz Unia Europejska zrobiła, że jest tylko 10, czy coś takiego, czyli nie będzie żadnej halucynacji ani nic. Ale też słyszałem, że po tym trunku stan upojenia alkoholowego jest troszeczkę inny niż po normalnej flaszce, czy coś w tym stylu. Ja mam buteleczkę, tutaj pisze Product of Czech Republic i to ma 70 koni, czyli to jest mocne. Jak to się pije? Właśnie przyjrzałem sobie neta, bo też nie wiedziałem, jak to się pije, nie miałem zielonego pojęcia. Są różne sposoby, ja wam teraz pokażę, znaczy spróbuję sobie sam, bo też jestem ciekawy, jak to będzie smakowało. Oczywiście kurwa cukru zapomniałem, dobra zaraz. Zieloną wróżkę, czy palany, czy coś takiego. To potrzebna jest można specjalnie kupić łyżeczki do absyntu. Ja sobie dzisiaj kupiłem coś takiego, mam nadzieję, że to się nie zjara, bo będziemy tutaj popalać. I ja wstanę, zanim wstanę po cukier, to jeszcze powiem, że absynt można pić i ja tak dzisiaj będę pił na cyfrologu z wodą, po prostu pół na pół z wodą i z lodem. I ja tak będę pił, nie będę cudował. Są też różne wynalazki, drinki. Ludzie mieszają to na przykład z białym winem winogronowym musującym i wtedy ponoć jest zajebisty taki winogronowy posmak. Nawet nie wiem, jak to smakuje. Jestem totalną dziewicą, jeśli chodzi o tą buteleczkę, w ogóle o absynt i zaraz to obadamy. Dobra, mam już cukier. Taki pamiętam, jak to się robi. Tu mamy trochę wody, zwykłej wody. Lód, który już mi się powoli rozpuszcza. Rozdziewiczamy butelczynę. O kurwa. Nice. I teraz z tego, co wyczytałem, trzeba nalać troszeczkę styka. Potem bierzemy... Ja pierdolę, rozwalam tutaj. Potem bierzemy trochę cukru. Kurwa, nie wiem, czy nie za dużo. Miała być łyżeczka, kurwa, to jest jakaś łyżka. I przez ten cukier, chyba za dużo najebałem, przez ten cukier dolewamy więcej substancji i teraz nie mam gaśnicy. I teraz trzeba to, kurwa, podpalić, ja pierdolę. Dobra, problemy techniczne z zapalniczką. Kurwa, i to jest moja jedyna, jak ją rozjebię. Dobra, pali się. Pali się. Cukier ma się skrystalizować. Jak się skrystalizuje, to gasimy to wodą. Wodą, mniej więcej tyle samo wody, co mieliśmy, co absyntu. Już widzę się powoli. Dobrze mi się ta łyżeczka nie spierdoliła. Widzę, powoli się już krystalizuje, że cukier zaczął się palić. A mam nadzieję, że to jest tyle wody, co absyntu. Dobra, top się mały. A, idzie skraplanie. Dobra. Jeszcze trochę. No, bo oni mają takie specjalne łyżeczki do robienia tej zielonej wróżki. Dobra. Gasić to, czy jeszcze mu dać? To chyba ma się całe zjarać. Tego to nie doczytałem. Ale już i karmel robi, widzę. Dobra, zalewamy to. O ty kurwa. Łapa mi się często, to się jeszcze pali. Jeszcze się pali dziwka.
Dobra, przestało się palić. I teraz mamy... Ale ładnie pachnie. Zajebiste! O kurwa! Nie mam taki smak, jakby troszeczkę amyżowy, czy coś w tym stylu. Następne, mówili, żeby nie pić tego od razu, tylko się po prostu delektować. Ale stwierdzam, że jest kurwa wypas. Cheers.